Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na ostatni odcinek z gry The Walking Dead New Frontier. No niestety skończył się jak się skończył David, no niestety sami widzieliśmy, też będzie ostatni tak jak mówię, bo nie wiem ile tam wyjście, ileś minut może zostało, do, max do pół godziny prawdopodobnie, no zobaczymy. Ta Kate będzie zachwycona po prostu jednym słowem. Bo zginął David, ona tego już tam nie chciała nic. Więc. O. A to co, kuźwa? Hilltopy przyjechały? Hilltopy przyjechało, albo królestwo. Dwóch z tych rzeczy. Jesus! Tak. Królestwo, hurra. No spoko. Jej, królestwo przyjechało. U góry są jakieś te drążki. Come on, dajesz młody. No. Ops. A tak sam Jesus sam przyjechał. Nie. Backward, right, left, co to jest? No nie no. Okay, never pull that lever again, Javier. Forward, backward. Nope. No któryś z tych przycisków pewnie. Tak ledwo co widać, co tam pisze. O, akurat. Zielony. Aha, nie. Myślałem, że sam. Nie sam. Pomóżcie nam te zębiaki stamtąd wyciągnąć. Albo naszych ludzi. Albo jedno, albo drugie. Okej, to mogą sobie spokojnie żyć bez Davida, hura. No i gdzie Clementine jest? O, Clementine, cześć. We got separated after we saw the breach. We were going to open the gate, but ale co? So many walkers. I barely made it through. No, I did. We have to find her. Help me look. Of course. Kate, call out to me. A co to za? Co to za kurde teleportacja była? Okej, gdzie jesteś? Ukryłaś się do auta starego, znaczy zepsutego? Wow, ile zombiaków. A, tu Kate zombiak. Nie wiem. Nie, może nic jej nie będzie takiego. Nie, ona musi żyć. Ona musi żyć, David nie żyje i ona... Nie, musi tam być. Come on. This isn't fucking happening. Javi. What happened? Nie wiem. I can't find her. I can't stop looking. No to szukaj dalej, może gdzieś się skitrała. Hey, please. Where the fuck are you? Pod kamieniem siedzi. Nie, nie sądzę. Nie wiem. Nie wiem, może ją znajdziemy, może nie, może to będzie 3 dni później, o Jezus Maria. Dalej nie ma. Zdjęcie. Nie, gdzie jest Kate? O, Trip też tam jest, oj. A czy tak wygląda jak Trip? Maybe you should have stayed with her instead of going after me. Maybe she'd be okay. Maybe you wouldn't be. No właśnie. Such an asshole to her. All the time. I'm sorry, Kate. Ona cię kochała, no. Forget all that, buddy. She loved you. Plain and simple. I loved her too. I don't think I ever told her.
Tatusia też da. O, Mariana też tam jest. That's why we hit the muertos. I thought that if we just went back, that I could save him. I thought I had to. Dobra, no postąpił słusznie, starał się. You don't deserve that guilt. You took a stand. No. You tried to do the right thing. He died because of it, Javi. Sometimes that's what happens. But that doesn't mean we stop trying. Mariana. Kate, dad. Ci tylko wujek. A może jednak będzie, znajdzie się jeszcze Kate, co? Kate, wyjdź spod kamienia. Pieces of paper looking back at us, but never seeing us. What the hell are we supposed to do with that? What do we do? Uczcimy ich. Tell stories about them. Laugh at the jokes they used to tell. No. Keep living. Keep loving. Keep them in our hearts. Can you do that? Yeah. I can. No, może się znajdzie, no. Miejmy nadzieję. Znaczy mam nadzieję, no. Nie mam pojęcia. Ani trochę nie mam zielonego pojęcia. Nie ma jej. A tam już powiedzmy coś tam wróciło do normy. Tak trochę. And yet death was not something you could ignore. It had its weight. It seemed to her she had better not form the practice of ignoring death. If she tried it, death would find a way to answer back. It would take another of her loved ones to remind her to respect it. What's that you're reading? Oh, some old book Francine always tried to get me to read. Cowboys and shit like that. Told her it wasn't my style. She would insist, though. And I'd insist right back otherwise. Francine must have had good taste. Looks like you're enjoying it. Just don't tell Francine. No. Czasem warto słuchać takich rzeczy, bo potem będziecie żałować. Heading out? Niestety. Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. No, za to cię lubimy. Man. You're a fucking badass. You're a real charmer. You know that, through and through. Wypasiona zbroja. I had to tell you, that armor you got is great. Well, thanks. Gets the job done. Jaki taki niesmaczony, taki, okej. Someone genuinely good. Was my pleasure. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. No. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. No. Good days and especially bad. Wstanę. Zrobię to. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. Dobra, postaramy się, co? You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey, Jesus? Hey, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah, thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Daj mi zbroję, też chcę się uczyć na wojownika. A ty wiesz, gdzie młody jest, czy nie jeszcze? O, doktor, no właśnie. No żyje, no przecież go nie ty.
Przecież mu nic nie zrobiliśmy. But I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you. Powiedz, gdzie jest AJ? So where's AJ? No właśnie, powiedz. Tell me. Where? Zrób to dla niej, co? No, Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's at McCarroll Ranch. It's not too far. Jedziemy. That's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, doctor. No i warto było go zatrzymać, a nie zabijać, pomagać mu. Nie. Yeah. It's time. No jedź po młodego. No jedź. I've waited so long. My też czekamy długo. A my jeszcze dłużej poczekamy. No, co tam chcesz? Mogę zabrać Gabe'a? Aha, nie było cud, co? Zrób mi fryzurkę. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? Not your business. Sama ocenisz. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but wrócisz do niego. Having him around. At least to have someone to talk. On na ciebie poczuje się. On na ciebie leci. He said anything to me in particular, but. Ale, no właśnie. The guy's got a Mondo crush on you, right? He does not. Jak nie? You have a crush on him too. I do not. You both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. I have to see AJ, Javi. I have to see that he's okay. Dobra, spoko, znajdziesz go. Do you think he remembers me? Nie, na pewno. At least a little. No. Kto mógłby? Who could forget you, Clem? No. No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Poznać cię, spoko. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. A, byłaś, przestań nie opowiadać takich bajek. I can't stop thinking about it. No, oczywiście, że byłaś. Did you love him? With all of my heart. No. And of course you were. Gabe told me you used to play baseball. No. I loved it. He told me you fucked it all up too. Bywa. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you jeszcze. It. How do you survive that? How? If you really loved it. Trzeba próbować. You get back out there and find something better. There may not be something better out there. You won't know until you step outside. No, racja. Już. All done. Nie, zrobiłeś mi kurde brzydko. No, kurka wodna, świetnie. You know what? I'll grab your hat. No czemu? Fajnie wygląda. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back, and I'll tell you all about it. It's a deal. Mhm. No i dobrze wygląda, co jest. If I bring AJ back with me, will you teach him? No pewnie, że tak. No, sprowadź go tu. You bet. He belongs with you, Clementine. No. Bring him back. No chyba, że będzie wolała iść swoją drogę gdzieś indziej dalej od nas, ale nie sądzę. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś tam zobaczymy jakiś tam urywek tego, że się widzą i AJ kojarzy Clementine. To by było fajne.
Jaki zadowolony. No, mówię, widzisz? No. Wróci. Wróci chyba. Nie urwijcie mi tak, kurde, sezonu. Jeszcze trochę pokażcie coś. Nie! 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 Wow, 15. Nie, dlaczego? Why? 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 Będę musiała przyciszyć muzykę, why? Skończyło się, że poszła, nie pozbaczyliśmy reakcji jej Jani. Mech. Mech. Dobrze, poczytajmy sobie statystyki, o co chodzi. Debbie i ty, wasza relacja pisze serdeczność. No i chyba dobrze. Ma twój ojciec po tym, jak ty uderzy, przyjęłeś jego dłoń. No tak, to na początku. Oparłeś plan Davida, by spotkać się w jego domu. No tak, kiedy David cię osaliłeś. Cześć, co? Odciąłeś się od niego? Chodzi o ten wyskok dziwny? Gabe go zaszył, aby nie mógł się przemienić. Dobra. Aha, Katie. Niejednoznaczność, no raczej. Żeby ci kiedyś zobaczyłeś, kiedy żeby na sumowisku odrzuciłeś pan Gabe uciec z Richmond. Nazwałeś Kate. Ale nie wiadomo, czy nie żyje, bo ciała żeśmy nie widzieli. A wiecie, jak to bywa? I to w serialu to samo było w serialu The Walking Dead. Jeśli nie ma ciała, to... No to różne rzeczy mogą się podziać. Dobra, idziemy dalej. Gabe i ty, ojcostwo. No, byliśmy prawie jak ojciec dla Gabe'a właśnie. Naspędzono nas w przyczepie, kryłeś przed Gabe'em, prawda, jego koledze z... No. Odjechał z Gabe'em, wyruszyłeś ze swoim bratankiem. Gabe uczcił pamięć tych, których stracił, no. Dobra. Trip Eleanor, no niestety trip nam spadł. Aha, czyli to mogło spotkać Eleanor. Ktoś trzeba mówić, że nie pakujesz się bez kod w kłopoty. Kiedy jechałeś z naszą łysko, zostawiłeś Eleanor. Prescott, no tak. Stripem, ta została. O twoim planie, mając na celu utrowienie Davida. Wyczuję się na to, że uda się. No pewnie mogło być odwrotnie, no nie odrzuciła propozycji Ewy, by dołączyć, no tak. Zrobiła radę dołączenie do dotycząca Jaya, no tak, że... Tą zastrzyk mu dała i dostać się do zbrojni, ponieważ wydarność z Davidem odmówiłeś, Lang śmiertelnego zastrzyku i dobrze. W sensie chciałeś, żeby przeżyła, ale chciałem się ją wydać ci nauczkę. Zradził ci, gdzie znajduje się AJ. Może odwrotnie było, jakby Lingard zginął, to może Ava by nam powiedziała, gdzie jest AJ. Nie wiem. Tak, Konrad i Giza żyją. Ciekawe, czy można było ich zabić. Aha, no tak, Konrada można było tam na początku kropnąć. Frenzy grze w pokę przeciwko. Zaufałeś mi i nie związałeś mu rok. No tak, no. Wszyscy znamy Gizusa. Bez ciebie Konrad by nie przeżył. No nie. Że pomożesz przetrwać, czynić to, co słuszne. Powiedziałeś... To te dobre książki. Obiecałeś sobie, że pomożesz poprawić Richmond. No tak. No tak, Joanne? Nie wiadomo, co z Joanne. Tak samo bym powiedziała, że nie wiadomo, co z Kate. Jeszcze nowy ład odpowiada za śmierć Marii. No bo tak, kiedy rzucił się z kradzieży benzyny, sprawdziłeś Maxa, żeby jawić wątki. John przed radą Richmond. W tej chwili nie wiadomo, gdzie przebywa John, no bo nie wiadomo, uciekła pewnie. David ją nie dorwał niestety. Przyjąłeś ofertę Clinta i oszczędziłeś Joan. David, że Clinta zaraz po tym, gdy
Czekałeś na jego propozycję, debil. Widzisz, czy stanęliśmy na krawędzi tego wieżowca tam z Davidem, czyli my i 92% tak, 8% nie. What did you say to David about Kate? Czyli my i 53% przyznaliśmy się do to, że kochamy Kate, 28,3% came clean about your friendship. Aha, czyli gdzieś tam wyjawiliśmy naszą relację z Kate, 15, liczymy koło 16, the night having with Kate, but they, aha, czyli te 16 zaprzeczyło tej relacji z Kate, ale David i tak nie uwierzył i 2 players say nothing, nie powiedziała. Did you fight David back? Nie. Show your love for David even as he took his anger out on you, czyli 53,5 okazaliśmy mu miłość, nie walczyliśmy z nim wtedy. No po co, to nie było bez sensu, po co, na co? 36 się pobiła z nim. Mhm. Forgave or with Kate. O kurde. Jesteśmy w mniejszości 30. Dobrze, liczmy 36% pojechała za Gabe'em, a 64% za Kate. Ale to i tak, jak mówię, to nie jest pewne nic jeszcze. Może akurat wyskoczy mi Kate gdzieś w tym ostatnim sezonie. Może. I Joanne też. Po coś żyją, no nie? After the fight with David, can she follow her own plan? Splitting up with you and Judy. Czy została chyba z nami, no 53% no pojechała po tego AJ'a, no nie? Podążyła własnym planem na 53. Jak pamiętaj, to nowy człowiek. Aha, jeszcze tu mamy jakieś rzeczy. Odnaleźli nowy dom w house. Aha, no to. Trudną decyzję, wszystko się zmieniło, postawiamy martwą dzień. No dobra. O, jak Clementine to nowy. Czekaj, jakie są inne odnośnie tego. Nowy człowiek. Dajesz. Będę musiała tak przyciszyć bardzo, albo całkowicie wyciąć. No wyciśnij jeszcze muzykę do jasnej ciasnej. Mam nadzieję, że nie będzie takiej prawa. To mi zaraz blokują filmik. Ktoś jeszcze pokażecie? To nie. No wiem, że to nie koniec. To by było chamstwo, jakby było takie koniec. Ale by się wszyscy wkurzali, to tak porządnie. Bo na pewno wszyscy będą czekali na to, żeby AJ się spotkał z Clementine w końcu. Ja też czekam. Ja już czekam. Dobra, wszystko żeśmy sobie skończyli. Szybko, tak szybko chcę ocenić sobie grę, żeby nie było, żeby to trwało 40 minut. Spokojnie. Postaram się to zwężyć jak najbardziej będę potrafiła. Jeśli chodzi o sezon cały, no... A, bardzo skrócili, jeśli chodzi... Bo czy to pierwszy, czy drugi sezon, zawsze mieliśmy gdzieś tam w danym momencie przerwę od tej filmowej części, nazwę to tak, i mogliśmy się porozglądać, porozmawiać. Więcej tego było w poprzednich sezonach, teraz bardziej się skupili na tym, żeby to się ciągło, żeby to nie zatrzymywało się. Nie wiem, czyj to pomysł był, ale to nie jest to fajny pomysł. No,
No nie wiem, jak to będzie w tym ostatnim sezonie. Na pewno sobie sprawdzimy też. No ale no, no szkoda, no. By było już mniej tego kombinowania, szukania, rozglądania się. No nie wiem, no troszkę to źle, troszkę mi się to nie podoba. To samo nie podoba mi się to, że jeśli gdzieś tam, tak jak ja, mi się tam zwiesiło w ogóle, jeden odcinek nagrałam, a drugi już gdzieś tam zaczęło się psuć plik od mikrofonu i musiałam, chyba ze trzy razy grałam ten początek, bo aplikacja mi coś tam kombinowała i nie chciało się nagrywać. No i dopiero za trzecim razem i to też tak. A w tych wcześniejszych zawsze mieliście gdzieś tam punkt kontrolny w danym tym mieście. Jak były zawsze sześć tam tych achievementów, nazwijmy trofeów achievementów, to chyba każdy punkt był osobno, że po skończonym tym macie dalszą część, możecie sobie od tego punktu skończyć. A jak chcecie sprawdzić, co by się podziało, wybierając tą opcję albo tamtą, no to też była dobra rzecz. No a tu musicie od nowa rozpocząć cały odcinek. Nie ma opcji, że możecie sobie właśnie od któregoś punktu kontrolnego włączyć odcinek. To też jest takie niefajne. Może to naprawili w następnym sezonie, nie mam pojęcia. No historia no nie jest taka zła, no ale wiadomo, ta pierwszy, drugi sezon, historia, wow. Były momenty, w których o Jezus Maria, żem powiedziała i tak, wow, okej. Okay. Nie liczyłam na to czy na tamto, ale no jako całość jest świetna. Nowa oprawa graficzna tu jest wrzucona. No, bardzo ładnie to wygląda, powiem wam. Jak mówię, nie grałam. Tu macie na świeżo ten moje odcinki. Pierwszy raz grałam, więc świetnie to wygląda, fajnie Clementine się pojawiła. Jeszcze tego AJ'a w następnym, ale na pewno znajdziemy, bo jak mówię, tam na plakacie gdzieś tam promocyjnych zdjęciach był, jest AJ, więc Clementine, więc to się możemy spodziewać tego, że się spotkają i na 1000000%. Muzyka też świetna, gdzieś tam mnie jakoś tam nie przeszkadzała nadto, a pasowała do klimatu. No niestety będę musiała gdzieś tam przyciszyć ten tą muzykę, bo ja wiem, że no na pewno mi te prawa autorskie wyskoczą, bo tak powinnam się kłócić, powinnam się zapytać innej osoby, mam prawnika o praw autorskich, więc to nie moja wina, że akurat mi tu wyskakują, no ja nic na to nie poradzę, no to jedynym sposobem dla mnie jest właśnie przyciszenie tego i ewentualnie wstawienie czegoś innego, no i chyba tak będę musiała zrobić. Takie 7 z dużym plusem mogę ocenić ten sezon cały. 8 nie, 8 to jest za dużo, bym powiedziała. Były niektóre, tak jak mówię, te wkurzające rzeczy to najbardziej chyba wyminusowały z tej ósemki. Ale 7 z dużym plusem spoko. Bardzo pasuje. No, czy będę wracać do tego sezonu? I chyba już nie, to już tak jak mówię. Za dużo jest gier, żebyśmy sobie ograli to, co chcemy do końca życia. Chciałaby przestać wychodzić gry nowe. No niestety tak nie ma. Możemy się tylko skupić na tych seriach gier, czy gatunku gier, które lubimy i grać w nie. No niestety tak bywa, że czas nagli i wszyscy o tym wiemy. No nic, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał sezon i kamerka. U mnie kamerki nie ma za często. Znaczy staram się, bo to mnie to tam obojętnie. Ja mogę dać tą kamerkę, ja nie muszę, nie potrzebuję potrzeby, nie czuję i jest, bo jest i tyle. No. Komentujcie, dzielcie się moimi filmikami gdzieś tam ten. Jak mówiłam tam o tej jednej stronie, że myślałam, że gdzieś tam mi troszkę to pomoże, gdzieś tam, ale tak troszkę, nie liczyłam, że będzie nie wiadomo co z tego, bo, ale no szkoda, że oni tego nie tego już w nosie mają, ci moderatorzy, administratorzy olewają tą stronę całkowicie, więc no muszę jakoś się wykaraskać sama i no jedynie mogę was prosić gdzieś tam, żebyście gdzieś tam pomiędzy sobą gdzieś tam polecali, gdzieś tam, nie wiem. Staram się też nagrywać gry, które na przykład nie ma
gdzie indziej, no nie? Albo jak jest tylko jeden odcinek z gry i tyle i to też tak nie bardzo. Jak czegoś nie ma, no to ja zagram prawie wszystko. I bardziej stawiam właśnie na to, że gdzieś tam te gry, których nie ma na YouTubie, nie ma. Nikt nie zrobił na polskim, ja nie mówię na zagranicznym, bo to na zagranicznym na pewno znajdą się osoby, które grały w to czy w to. No ale teraz chyba też postawię bardzo możliwe na Tormented Souls. Tylko tak jak mówię, tam wrzucę gdzieś tam napisy, znaczy wrzucę cały tekst przetłumaczony gdzieś z boku, bo na bieżąco ja nie, po Horror Tales widziałam, że to troszkę trwało niż na pewno dwa razy, może dwa razy krócej by trwał ten mój sezon, moje odcinki tego Horror Tales, ale chciałam wam to przetłumaczyć takie na bieżąco, gdzieś szybkie to spoko, ale te teksty, tam są teksty, ja znalazłam pierwszy tekst i ja sobie to w renderowaniu tam wam rzucę tekst, przetłumaczę obok będzie i tak będzie najlepiej, najszybciej i chyba najwygodniej. No nic, tak jak mówię, bardzo możliwe, że Tormented Souls się pojawi. Bardzo ciekawe takie połączenie Residenta, Silent Hilla, Alone in the Dark. Gier, które, tak jak mówiłam gdzieś, że nie skończyłam za bardzo. Nie wiem, ja się zawsze bałam, że gdzieś utknę, pomylę coś i tak dalej. No zobaczymy, no kolejne wyzwanie dla mnie. No nic, dzięki, cześć.